Minęło Wesce i Marta Szymik-Telesz. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym to wójtowie i burmistrzowie powiatu cieszyńskiego specjalnie dla Was podsumowują to, co działo się w minionym miesiącu w zarządzanych przez nich gminach. Tym razem będzie to wrzesień. Dowiemy się, co słychać w Chybiu. Przy okazji pasowania pierwszoklasistów chciałem przedstawić Państwu akcję, którą prowadzimy na terenie naszej gminy we wszystkich placówkach oświatowych. Udajemy się na takie uroczystości i wręczamy naszym milusińskim, naszym pierwszoklasistom kamizelki odblaskowe, aby wspólnie ze swoimi wychowawcami mogli przemieszczać się bezpiecznie po naszych ulicach, ulicach naszych sołec. Akcja ta jest prowadzona już od wielu, wielu lat w naszej gminie. Bardzo dobrze się przyjęła i podwyższa bezpieczeństwo naszych dzieci. Prowadzimy nadal na terenie wszystkich naszych sołec w gminie prace kanalizacyjne związane z jej budową. Przepraszamy wszystkich za utrudnienia, które powstają z tego tytułu. Niestety wykonywanie i prowadzenie takiej inwestycji wiąże się właśnie z utrudnościami, jeśli chodzi o dojazd do swoich posesji. Przed nami ta końcowa długość kanalizacji, którą musimy zakończyć do przyszłego roku, to 47 km. Prowadzimy pracę równolegle we wszystkich sołectwach. Zadanie warte ponad 59 milionów złotych. Ta inwestycja ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o ochronę środowiska w naszej gminie. Takie zadania są również prowadzone na terenie innych gmin. Wszyscy chcemy się skanalizować, więc wytrwajmy do końca, żeby w naszej gminie żyło się po prostu lepiej i czyściej. Szanowni Państwo, za nami wielkie otwarcie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Mnichu. 21 września zaprosiliśmy Państwa do oficjalnego otwarcia. Od tego czasu centrum funkcjonuje bardzo dobrze. Zapraszamy wszystkich do korzystania z wszystkich obiektów, które tam się znajdują. Myślę, że Państwo spędzicie miło czas wraz ze swoimi pociechami, nawet wieczorem obiekt całkowicie doświetlony. To było podsumowanie września, a już teraz zapraszam bardzo serdecznie do oglądania kolejnego odcinka Minęło Wesce i do zobaczenia.